Szewc to zawód zanikający. Wiodło mu się dobrze w trudnych czasach, kiedy to na rynku odczuwalne były braki. A jakieś dziś, kiedy chińskie buty zalały rynek i nie ma sensu, by je naprawiać, o tym porozmawiamy z szewcem, którego siedziba mieści się przy ulicy Pługa 4 w Wałbrzychu. Jak to się zaczęło, że został pan szewcem? No, pewnie to były dawnie, dawne czasy. Ja z zawodów właściwie to jestem cholewkarz. No i. Koniecznie ojciec z był cholewkarzem, bo przed wojną byli Żydzi tylko cholewkarzami, co nie? No i warunki były ciężkie, domowe i wszystko, także w wykształceniu się nie było możliwości, tylko uczyć się zawodu jakiegoś. A czy była to tradycja rodzinna? Była. Ojciec był szewcem. A czym się różni w takim razie cholewkarstwo od szewstwa? Te wierzchy tutaj, butów, wszystko szyje cholewkarz, a szewc robi spody. Na kopy to musi wszystko zaciągać, wszystko. Także cholewkarstwo jest o wiele trudniejsze, bo to konstrukcja cholewek, trzeba modele robić, wszystko. No, także się trzeba pracować. Paradoksalnie w latach 90 polscy przedsiębiorcy robili swoje wielkie interesy w tym samym czasie, że miesznicy musieli zawijać swoje zakłady. Mamy 2015 rok. Jak to się stało, że Pan przetrwał? Ja się czuję jako rzemieślnik. A każdy jeden rzemieślnik powinien być uczciwy i wykonywać swoją pracę dokładnie i dobrze i w miarę możliwości niewysokiej ceny. I od lat pracowałem tutaj, już jestem 36, 36 lat na rynku, tutaj w tym okręgu. No i miałem dzięki znajomości ludzie. Wiedzieli, co potrafię, jak, 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 jakie ceny wszystko, i przetrzymałem, nie było problemu. W ostatnim czasie Chiny zalały rynek. Jak w takim razie pan naprawia te buty? Czy jest jakiś cel w tym, żeby je naprawić? Czy jest to dla pana skaranie boskie? Nie jest skaranie boskie. Jak ktoś lubi pracować, to, to się podejmą te pracy, co nie? No to, to nie jest. Niektóre są buty tak, że naprawdę nie. Odradzam nawet klientom, żeby naprawiać. bo Po co ja będę wyciągał pieniądze, ktoś nie będzie mógł z tego skorzystać uczciwie, co nie? Także, no ale tak to naprawi się. No tylko, że są tak tanie, że nieraz właśnie jak mówię, że nie ma sensu za te pieniądze. Młody w młodych zawodzie jest jak na lekarstwo. Kto w takim razie będzie nam podcelowywał te buty za kilka lat? No będzie trudna sytuacja, bo na przykład ja nie mam też zastępcy, żeby ktoś po mnie to opiął. No ale dopóki będą buty się psuły, a będą się jeszcze długo psuły, to jakiś ktoś będzie naprawiał, bo to teraz te buty to nie jest takie skomplikowane, żeby naprawiać. To się przyuczy, bo da dawniej to trzeba było umieć naprawiać, bo były szyte i różne tam cięższe było praca. A w jakim okresie pan ma najwięcej pracy? W październiku. A dlaczego? No ja nie wiem, dlatego, że chyba na Wszystkich świętych panie chcą się wystroić na cmentarze i każdy chce na mieć naprawione butlę. Na jakiej maszynie pan pracuje? Może pan by powiedział coś o, o samym no sposobie? Na typ typowo holewkastra, to to jest do wszystkie szycia. Zamki, wszywa, Co w bucie potrzeba szyć, to ja to szyję. No mam tą maszynę 50 lat. I dalej daje radę. No, szyję, nie wiem. Jak nowa. Mógłby pan zaprezentować cokolwiek, żebyśmy mogli przedstawić naszym widzom, co pan tutaj faktycznie robi? No, tutaj zamek jest. To będę wszywał. Mhm. Tutaj buty nie trzymają się nogi i będę dorabiał pasek przez podbicie zapinany na sprzążkę. I zwężałem. Chciałem mieć mocno dopasowane. Do nogi, bo to, to z tyłu guma, to się jeszcze naciągnie. i Zwężałem. A to właśnie szewcy tego nie wykonują, tylko wykonują cholewkarze. A skąd tak naprawdę wzięło się powiedzenia klnie jak szewc, szewska pasja? Skąd to się wzięło? Pani, klnie jak szewc się wzięło od tego, że ludzie, klienci przyniosą nieraz tak brudne buty i później jak ten szewc na kolanach to robi. Jak są tak brudne buty, to knie później na tego klienta, że przyniósł takie buty. I od tego, że knie. No mnie tutaj trzy tygodnie temu, jak przyniosła kobieta, to ja mówię pani, czy mogła Pani tak brudnego buta wsadzić do siatki? Może ma Pan jakieś życzenia do klientów właśnie a propos chociażby czystości butów. Są jeszcze no. jakieś inne życzenia? No pani, żeby przynosili czyste buty, no i odnosili też. Grzecznie, bo my się staramy grzecznie, ale większość moich klientów są bardzo grzeczni. I przez to jadę do pracy z chęcią, z zadowoleniem no bo jak mile klienci, to się mile pracuje.